Mam na imię Patrycja, mam 24 lata. Wołczyn to dla mnie przede wszystkim miejsce bliskie memu sercu, dlatego że stąd pochodzę, ale również dlatego, że tutaj można doświadczyć żywego Boga, żywego Kościoła, który nie jest smutny, ale przede wszystkim cieszy się tym, że ma drugiego brata we wspólnocie. Wołczyn to czas takiego odstresowania i odejścia od codziennego życia, od zawirowania w pracy, czas wyłączenia się od tego wszystkiego, spędzenia go z przyjaciółmi, ze wspólnotą, którą jest Młodzież Franciszkańska Tau, ale także z Panem Bogiem. Czas wyciszenia się, a zarazem przemyślenia sobie wszystkich rzeczy, które gdzieś tam w ciągu całego roku pracują we mnie. Niesamowitym darem są wszyscy ludzie, którzy tutaj sprawiają, że czujemy się braćmi, czujemy się jak rodzina i nieważne jest, jaka jest dziś pogoda, czy jest słońce, czy jest deszcz. Ważne jest to, że gromadzimy się razem wokół Jezusa Chrystusa, który jest naszym centrum. Kiedy wrócę do domu, na pewno będą towarzyszyć mi miłe wspomnienia, ale także pewien brak. Tęsknota za ludźmi, ale przede wszystkim za bliskością i doświadczeniem Pana Jezusa, który jest obecny we wspólnocie Kościoła, która w tym miejscu stworzyła się niesamowita. Na pewno trud włożony w organizację i zmęczenie związane z pracą to jest coś, czego nie zapomnę, ale z pewnością zrekompensuje mi to każdy uśmiech, nawet chociażby jednego uczestnika spotkania młodych, który wyjedzie z tego spotkania przepełniony Bożą miłością. Co dobre zawsze się kończy, dlatego my też musimy powoli lądować i spróbujemy sobie przez chwileczkę przypomnieć to, co powiedziałem do was. To znaczy, żeby przypomnieć sobie, jak możesz się modlić, jak będziesz człowiekiem, który stąd wyjedzie. Bo Wołczyn się kończy, ale Wołczyn z drugiej strony rozpoczyna coś. Ty powracasz do domu i teraz jest dopiero wyzwanie. Teraz będziesz miał czas na to, żeby zrobić Wołczyn wszystkim w chałupie, nie wiem, na osiedlu, gdziekolwiek cię Pan Bóg posyła. To jest zadanie, żeby zrobić taką odjazdową imprezę. Może koncertów nie będzie, ale właśnie tego ducha, to serce przekazać. Ale od tego trzeba ci właśnie, abyś miał moc. Moc płynie z twojego spotkania z Panem Bogiem. Dawno, dawno temu w królewskim mieście Krakowie, a dokładniej miesiąc temu, w jednej z cuchnącej sali przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie odbywały się tajne, przezpoufne, profesjonalne narady sztabu organizacyjnego spotkania młodych Wołczyn 2018. No dobra, dobra, panowie i też panie. Eryk, do ciebie też mówię. Słuchajcie, za miesiąc chyba będzie Wołczyn, nie? A my jesteśmy... No, nigdzie nie jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, ja tego nie widzę. Bracie Piotrze, pomocy! Bracie Piotrze, pomocy! Dobrze, że przyszedłeś w końcu. Spóźniony, ale... Jestem Piotr. No co jest? Bez paniki. Jajco.
No dobra, dobra. A kto ogarnie pole namiotowe? No i kto będzie konferencjerem? No a z kiblami co? Kto je posprząta? No a kto będzie siedział na informacji? Trzeba animatorów załatwić, no, konspekty. O, wiecie jak jest. Braci coraz mniej, ale łączymy etaty. No, dobra, dobra. Ale wypadałoby jednak kogoś zaprosić, żeby wiesz, ktoś powiedział taką mądrą konferencję, taką pouczającą. Pawłowski. Bo bez konferencji ani rus. Pawłowski. Słuchaj, wyjdziesz, powiesz coś od siebie i tyle. Jeszcze jakieś problemy? No mówię wam, nie ma problemów, są tylko sytuacje do rozwiązania, no. Nie, no ludzie, ludzie, to może ja zamówię pizzę, co? I za rok zrobimy. W tym roku nie musi być. SDM był, też nie było i było dobrze. Dobra, nie kto można? Jest za, kto jest za? Ja. Ja z kebabem. I poszło! Pewnie teraz powiesz, że proboszcz na nim wcześniej siedział, tak? Wiecie co, to może jednak lepiej odwołać ten cały festiwal wrażeń, czy zwał jak zwał. Jak nie pizza, to pójdziemy na kebab. Kto jest za? Głosujemy. Cicho! Będzie kompromitacja, to będzie. No Tkaczek spadnie z krzesła, to spadnie. No. Bartek nie skoordynuje, to nie skoordynuje. No. Zrobiliśmy, co możemy. No przynajmniej jedno jest pewne. Sprawdzałem na meteo. Że pogoda będzie dobra. Symbol gór, prawda? Góry to o, jest jak jest, robimy czym mamy. W każdym razie są to teoretyczne góry i wracamy teraz do domu. I to jest taki powiedzmy szlak górski. Każdy z nas ma do przeżycia jakąś drogę swojej wiary. Musi iść w prawo, w lewo, może trochę zawijać, troszeczkę kluczyć. Może czasami słuchać GPS-a typu na następnym rondzie zawróć. Jest to wskazane i takim GPS-em może być twoje sumienie, które mówi ci idź do konfesjonału, zawróć, zawróć. I teraz idziemy sobie na tą drogę wiary, wracasz, nie wiem gdzie wracasz, do Sędziszowa, do Zagórza, do Piły, Wałcza, nie wiem gdzie tam jesteś i wszystkich okolic możliwych. Nie? Idziesz sobie w swoje życie, masz to życie jakie masz, ale idziesz. No i to życie jest jak ta drabina, trochę uchlapana, bo nie umyli, troszeczkę rozklekotana, bo taka jest. No ale jest. Nawet jak już muszę się zastanawiać nad kolejnym krokiem i myśleć sobie, no dam rady czy nie dam rady, rypnie się czy się nie rypnie. Czy ona wytrzyma jak krzesło pod bratem Bartkiem, czy nie wytrzyma. Nie dlatego, że mam nadwagę pierwszego stopnia. Tak czy inaczej, myślę, ale pan mi obiecał, tutaj z tyłu głowy już to mam. Pan mi obiecał, że on słyszał moje modlitwy. Więc obietnice się realizują dalej i dalej, a my idziemy. My idziemy. I może przyjść taki moment, w którym poczujemy się w tym samotni, bo słowo Pana zapomnimy i mówimy, kurczę, jak sobie tutaj poradzić z tym wszystkim? Jestem sam, tu już nie jest tak fajnie. Na Wołczynie to było super. Szło się w słońcu pod namiot. Schola śpiewała. Ta rzeka daje nam życie. Ta rzeka daje nam życie. Tak sobie tam śpiewaliśmy. A teraz idę do swojej parafii i pada. Nie jak na Wołczynie. Pada. Wchodzę przez drzwi. A tam... Kiedy ranne wstają zorze. To nie jest to co Wołczyn. Tam był flow. Tam to moja wiara dopiero się rozwijała. Jestem taki sam, jak palec albo coś tam. I w takich momentach można poczuć
osłabienie. Naprawdę może się stać wiele i nie wiadomo, jak to przewidzieć i kiedy to nastąpi, bo zawsze jest taki moment, w którym można spaść. Bardzo dziękuję bracia, że byliście tutaj. Bardzo dziękuję. Zachęcam ciebie, nigdy nie poddawaj się, nie poddawaj się w pójściu za Jezusem, ale nie zapominając o tym, że zawsze są z tobą inni, bo jesteśmy razem, bo jesteśmy wspólnotą, bo jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. 24. Spotkanie młodych w Wołczynie pod hasłem razem uważam za zamknięte! Spotkanie młodych w Wołczynie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie nasi dobrodzieje, którym serdecznie... Yeah!